Naprawdę bardzo, bardzo często dostaję od was pytania w stylu: Agu, co wolisz, to czy to? I ja szczerze od zawsze mam ogromny problem z podejmowaniem takich wyborów i z mówieniem jednoznacznej odpowiedzi, ale wiecie co, postanowiłam, że nagram ten film i dzisiaj na każde pytanie, które tutaj się pojawi, muszę odpowiedzieć. Nie ma, że lubię jedno i drugie. Nawet jeśli lubię jedno i drugie, to muszę wybrać. A jednym z częstszych pytań, które dostaję, jest to, czy wolę Colę czy Pepsi. Muszę wybrać, co wolę, więc wybieramy Coca-Colę. Przyznam, że nie do końca spodziewałam się takiego pytania, chociaż w sumie nie mam pojęcia, czego się spodziewać, ale konie czy kuce? Chyba jednak konie, no bo kuce, zobaczcie, na tych zdjęciach to są takie konie z przykrótkimi nóżkami. W moim odczuciu konie są dużo bardziej majestatyczne. Oczywiście chyba, że mówimy o kucykach pony, ale te nie istnieją, więc jeśli mam wybierać prawdziwe, no to konie. Zrobić pyszne jedzenie, które wygląda na okropne, czy zrobić okropne jedzenie, które wygląda na pyszne? To zależy, czy musiałabym je zjeść, czy nie. Jeśli miałabym zjeść jedzenie, a raczej po to gotuję jedzenie, żeby je zjeść, ewentualnie żeby ktoś je zjadł, to wolałabym zjeść jedzenie, które smakuje dobrze, ale wygląda okropnie. Nawet najpiękniejszy wygląd nie naprawiłby po prostu beznadziejnego jedzenia. Jeśli jedzenie jest smaczne, to nawet jeśli nie wygląda apetycznie, to będzie okej. No chyba że wygląda tak jak tutaj na załączonym obrazku, no to wtedy może niezbyt zachęcać do spróbowania. Ja wybieram opcję numer 1. I zdecydowana większość wybrała tak samo. Muszę wybrać, czy zabiję kogoś, kogo kocham, czy zabiję swoje rodzeństwo. I problem polega na tym, że ja kocham swoje rodzeństwo, więc jednocześnie zabijając swoje rodzeństwo, zabijam kogoś, kogo kocham. I też dylemat w moim przypadku polega na tym, że zabijam jedną osobę, którą kocham, albo zabijam całe moje rodzeństwo, czyli zabijam 4 osoby, ale muszę wybrać, więc wybieram kogoś, kogo kocham, tylko i wyłącznie z tego powodu, że wolę zabić jedną osobę niż 4. Czuję się okropnie, że musiałam coś wybrać. Czy wolałabym do końca życia nie słyszeć, czy do końca życia nie widzieć? Kurczę, takie świadome zrezygnowanie z jednego z tych zmysłów wydaje mi się okropne, jednak chyba wolałabym nie słyszeć. Jednak widzenie to jest coś, co na ten moment wydaje mi się czymś mocniejszym i bardziej potrzebnym. Nie wiem, czy dobrze wybrałam, ale większość osób wybrała do końca życia nie słyszeć. Być uczulona na sól, czy być uczulona na cukier? O kurczę. Jeśli weźmiemy pod uwagę moje preferencje smaków, że jednak częściej mam ochotę na smaki wytrawne niż na słodkie, prawdopodobnie łatwiej byłoby mi zrezygnować z cukru. Poza tym jest dużo odpowiedników cukru, natomiast nie wiem, czy są jakieś odpowiedniki soli. Wybieram uczulenie na cukier. I zdecydowanie większość wybrałaby uczulenie na sól. Szczerze nie wyobrażam sobie zjeść na przykład chleba bez soli, mięsa bez soli, ale okej, każdy woli coś innego. Do końca życia pić tylko sok jabłkowy, ale jeść to, co chce. Czy do końca życia jeść tylko jabłko, ale pić to, co chce? Zdecydowanie jedzenie jest dla mnie ważniejsze niż picie. Ja i tak w sumie, wiecie co, piję głównie wodę, kawę, chociaż z kawy ciężko byłoby mi zrezygnować, i herbaty. Nie no, mimo wszystko wolałabym jeść, co chcę. Tak jak większość. To akurat bardzo prosty wybór. Wolę jabłko czy banana? Wolę banana, ale jabłko też bardzo lubię. Czy wolę pianki marshmallow czy cukierki? Cukierki to jest bardzo ogólna grupa produktów i wydaje mi się, że porównywanie bardzo konkretnych pianek do bardzo losowej grupy wydaje mi się dziwne, ale jeśli miałabym wybrać to, co jest na obrazku, czyli pianki albo te lentilki, to wybieram zdecydowanie cukierki. Co bym wolała? Zjeść całe opakowanie Bean Boozled? Wszystkie niedobre. Czy zjeść tą sałatkę? O matko, to jest sałatka z robakami. O kurde, miałam powiedzieć zdecydowanie zjeść tą sałatkę, ale teraz tak sobie myślę. O, to jest straszny dylemat, bo ja próbowałam tych fasolek i one rzeczywiście są strasznie obrzydliwe i wręcz powodują odruchy wymiotne i są po prostu ohydne. Z drugiej strony, niby to są robaki, ale podejrzewam, że one w smaku wcale nie są aż takie ohydne jak te fasolki, więc chociaż nigdy nie chciałabym tego zjeść, to wybieram sałatkę z robakami. A jednak większość wolałaby zjeść fasolki. Czy wy wiecie, na co się piszecie? Dlaczego to pytanie się tu pojawiło? Zobaczyłam sobie słodkie zwierzątka na tych zdjęciach i pomyślałam sobie, o, pytanie, które najczęściej słyszę, czy wolę psy czy koty, ale nie, bo tutaj co bym wolała, czy zabić kota, czy zabić psa? I to mi się wydaje takie okropne jedno i drugie. Nie, absolutnie odmawiam odpowiedzi na to pytanie, to jest straszne. Co w ogóle wydaje się być abstrakcyjne. W przypadku zabicia rodziny i osoby, którą kocham, miałam trochę mniejsze dylematy. Dobra, wiecie co? Ponieważ muszę wybrać, to wybiorę tak. Z zamkniętymi oczami wybrałam, więc proszę, miłośnicy kotów, nie linczujcie. Nigdy bym tego nie zrobiła. Co wolę, kociaki czy szczeniaki? O nie, jest takie słodkie. Ja kocham wszystkie małe zwierzątka. W moim domu rodzinnym były zarówno kociaki, jak i szczeniaki. I choć jedne i drugie ultra słodkie i kocham i uwielbiam, to jednak szczeniaki dawały mi dużo więcej radości, bo były dużo bardziej interaktywne, więc wybieram szczeniaki. I większość osób wybrało szczeniaki. Czy wolę owoce czy warzywa? Jestem miłośniczką wytrawnych smaków i dość często to powtarzam, więc wybieram warzywa. Chociaż owoce też bardzo, bardzo lubię, ale większość osób wybiera owoce. Paść do studni i zostać tam tydzień, czy utknąć w tej jaskini na 4 dni? Obie te rzeczy wydają mi się traumatycznym doznaniem. Przy czym jedno trwa tydzień, a drugie 4 dni. Studnia wydaje się być bardziej określonym miejscem i wydaje się być bardziej klaustrofobicznym miejscem. Z drugiej strony jaskinia ma strasznie dużo zakamarków. I jejku, ja strasznie się dużo nad tym rozwodzę i myślę i rozważam, natomiast po prostu powinnam wybrać. I wybieram, z racji tego, że tutaj trwa to 4 dni, wybieram jaskinię. Te pytania sprawiają mi straszny dyskomfort, bo naprawdę muszę wybierać między takimi rzeczami, między którymi nigdy nie chciałabym musieć wybierać. O, na takie pytania mogę odpowiadać. Co wolę, konie czy koty? I choć jedne i drugie zwierzęta uważam za piękne i wspaniałe, to jednak wolę koty. Czy wolałabym żyć bez przyjaźni, czy żyć bez miłości? To jest trudne pytanie. I uważam, że bez przyjaźni nie ma miłości, natomiast może być przyjaźń bez miłości. Czy ja dobrze to powiedziałam? Nie wiem, czy rozumiecie sens, ale wybieram życie bez miłości, bo tak naprawdę wybieram to tylko dlatego, że w sumie coś muszę wybrać. Wracamy do miski robaków i kupy. Ponieważ zakładam, że jedzenie wyglądające jak kupa, to nie jest kupa, to jest jedzenie, które po prostu brzydko wygląda. Także już wcześniej wybrałam, że wolę jedzenie, które brzydko wygląda, niż jest niesmaczne. No wybieram jedzenie, które wygląda jak kupa. To będzie brownie czekoladowe, o. Czy zjeść smakowitą pizzę, przez którą zachoruję na HIV? Czy zjeść słone pianki, przez które będę musiała mieć operację? Czy mogę nie jeść? Uznajmy, że to będzie jakaś niegroźna operacja bez komplikacji, pozytywnie się zakończy, zjem słone pianki. Mieć pasję taką, że skaczę przez przeszkody jak koń. Czy nie mieć pasji ani hobby? Wydaje mi się, że każda pasja, nawet taka, że skaczę przez przeszkody jak koń, jest super, jeśli tylko sprawia nam frajdę, więc wybieram to. Fiszki czy konie? Absurdalne porównanie dwóch zupełnie niewiążących się kategorii. Chyba że traktujemy konie jako środki transportu. Ja osobiście wybrałabym konie. Zdradzić kogoś tajemnicę bardzo intymną i prywatną, aby ktoś zdradził moją tajemnicę trochę prywatną. Tu skoro miałabym bardzo intymną zdradzić i bardzo prywatną, to już nie ktoś moją trochę prywatną zdradzi. Skoczyć ze spadochronem czy skoczyć na bungee? Obie te dwie rzeczy chciałabym zrobić, ale wydaje mi się, że skok ze spadochronem jest czymś, co zdecydowanie bym bardziej wolała. Ciągle pić sok jabłkowy i potrawy z jabłka, czy jeść to co chcę, ale z solidną porcją cukru i wodę z cukrem. Wszystko z solidną porcją cukru wydaje mi się być okropnym doświadczeniem, ale ciągle pić sok jabłkowy i jeść wszystko z jabłka to też mi się wydaje być okropną opcją. Uznajmy, że jabłko jest smaczne, a wszystko z dodatkiem cukru niekoniecznie musi być smaczne. O, takich pytań się spodziewałam. Co wolisz, pianki czy żelki? Żelki, prosty wybór, nie ma na czym się rozwodzić. Proszę więcej takich pytań. Co wolisz, kwaśne żelki czy normalne żelki? Lubię jedne i drugie, ale wolę kwaśne. Nigdy nie przeczytać żadnej książki, nigdy nie przesłuchać żadnej piosenki. Wolałabym... Kurczę, jedno i drugie jest beznadziejne. Z jednej strony pomyślałam sobie, że wolałabym nie przeczytać żadnej książki, ale potem pomyślałam sobie o tym, jak dużo do wyobraźni mi dają książki. Książki też dają dużo wiedzy. Z drugiej strony nigdy nie przesłuchać żadnej piosenki, to też byłoby okropne. Ach, no dobra, nigdy nie przesłuchać żadnej piosenki. Widać, że quiz robiły osoby, które nie lubią czytać. Czy wolę Instaxa, czy aparat cyfrowy? Nie mam Instaxa. Bardzo podoba mi się robienie tych zdjęć takich błyskawicznych, ale powiedzmy, wybierzmy aparat cyfrowy. Orzeszki ziemne, czy orzeszki ziemne w skorupce niekoniecznie paprykowej? Aha, bo czyli takie panierowane. No, wolę te panierowane. Kolejne pytanie z cyklu, nie wiem co wybrać, ale nie dlatego, że mam problem z wyborem, tylko dlatego, że ani jedno, ani drugie nie wydaje mi się atrakcyjną wersją, aczkolwiek tę grę gdzieś kiedyś widziałam i nawet przez chwilę w nią grałam, tej absolutnie nie znam, więc wybieramy Transformice, nie wiem czy tak to się nawet wymawia, Transformice. A to z kolei jest pytanie, którego spodziewałam się na samym początku. Czy wolę koty czy psy? I ostatnio na live'ie powiedziałam, że na ten moment mam taki tryb leżenia, więc kot bardziej do mnie pasuje i wybieram koty, ale wiecie co? Jakby tak się głębiej zastanowić, to ja jednak chyba wolę psy, wiecie? Więc zaznaczam psy. Chociaż koty uwielbiam, to chyba w pierwszej kolejności rozważałabym posiadanie psa. Mieć tego psa czy mieć tego kota? O Boże, jaki biedny pies! Straszne jest to, bo on wygląda na bardzo schorowanego. Kot to jest po prostu kot bez sierści i one są ultra miłe w dotyku. Wybieram tego kota. Ale nie dlatego, że odrzucam tego psa, tylko po prostu nie chciałabym, żeby taki pies w ogóle istniał z takimi schorzeniami dziwnymi. Co jest słodsze? To czy to? To. Co sądzę na temat psów? Tutaj pytania trochę zaczynają przybierać inną formę. Kocham je. Co sądzę na temat kotów? Kocham je. A na temat koni? Kocham je? Jakby najbliżej jest kocham je. Powiedziałabym bardziej lubię konie, jakby okej, są konie. Nie mam jakiejś takiej ultra miłości do koni, ale też ich nie nienawidzę. Wracamy do pytań standardowych. Pizza czy hamburger? Zdecydowanie mam tutaj większego faworyta, ponieważ hamburgery są problematyczne, szczególnie te kraftowe z jakichś takich burgerowni, gdzie wiecie, te burgery są tak wielkie, że ja w ogóle, żeby je ugryźć, po prostu nie jestem w stanie. I muszę je rozkładać i jeść najczęściej nożem, widelcem, albo cała jestem ubrudzona, więc zdecydowanie pizza. Narysować piękny obrazek, ale zniszczyć go i nie mieć żadnej kopii, zdjęcia ani nic, czy narysować najbrzydszy obrazek w moim życiu i powiesić go w pokoju, w miejscu widocznym, nie mogąc go zdjąć. Wydaje mi się, że jeśli miałabym rysować, to rysuję dla siebie, dla własnej przyjemności i satysfakcji. Tymczasem chwalenie się przymusowym dziełem paskudnym jest bez sensu. Nie mieć wolnych weekendów w szkole, ale nie mieć kartkówek ani prac klasowych, czy uczyć się tak jak teraz? To jest trudne pytanie, bo ja absolutnie nie chciałabym już wracać do szkoły. Ten etap w swoim życiu mam już zakończony. Gdyby tutaj były jeszcze prace domowe, to bym wybrała opcję nie mieć wolnych weekendów. Jeśli nie byłoby prac domowych, jeśli idę do szkoły codziennie przez 7 dni w tygodniu, ale wracam do domu i nie muszę myśleć znowu o szkole, to jest okej, ale jednak weekendy się przydają, więc uczyć się tak jak teraz wybieram. I większość to wybrała. Czy wolę chorować, kiedy jest zimno, czy wolę chorować, kiedy jest ciepło? Wolę nie chorować, ale jeśli już chorować, to kiedy jest zimno, bo wtedy i tak raczej unikam wychodzenia na dwór na przykład. Czy wolę wodę gazowaną, czy wodę niegazowaną? Niegazowaną. Czy wolę owoce morza, czy mięso? Mięso. Walczyć z jedną kaczką wielkości konia, walczyć z 100 końmi wielkości kaczek. I jedno i drugie wydaje się być straszne, chociaż wiecie co, wybieram jedną kaczkę wielkości konia. To musiałby być śmieszny pojedynek. Czy moim zdaniem dziewczyny jeżdżące konno są ładne? Co to za pytanie? Jak jazda konno ma wpływać na to, czy kobieta jest ładna, czy nieładna? To nie ma żadnego wpływu, więc zaznaczam, że nie, bo to pytanie jest beznadziejne. Jeśli byłoby, czy uważam, że atrakcyjna jest jazda konno, to wtedy mogłabym powiedzieć tak. Torby czy plecaki? Lubię jedno i drugie. Jeśli miałabym wybierać między wygodą, to zdecydowanie plecaki. Co bym wolała? Sikać w gacie w miejscu publicznym co rok? Srać w gacie odnosić co miesiąc? Wolę samotnie niż w miejscu publicznym. Masakra. Wypić całą buteleczkę płynu do baniek mydlanych, czy wypić całą buteleczkę Tabasco? Podejrzewam, że i jedną i drugą rzecz musiałabym odchorować, ale wybieram baniki mydlane. Apple czy Android? Mam Androida, więc wybieram Androida. Nie przesłuchać żadnej piosenki w swoim życiu, nie przeczytać żadnej książki w swoim życiu. I mam wrażenie, że gdzieś to już było. Więc tym razem zaznaczę książki. Co bym wolała? Znaleźć prawdziwą miłość, wygrać w loterii 70 milionów. O kurde. To jest trudny dylemat. Ale wiecie co? Myślę, że w gruncie rzeczy znalezienie miłości jest czymś bardziej przynoszącym satysfakcję niż pieniądze, więc wybieram miłość. Czy wolę iPhone'a czy Samsunga? Wybieram Samsunga, bo mam Samsunga. Wolę białe tygrysy czy zwykłe tygrysy? Białe tygrysy, niech będzie. Czy wolałabym mieć w domu tygrysa, czy wolałabym mieć w domu lwa? Lwa. Czy wolałabym być kotem, czy wolałabym być psem? To jest interesujące pytanie. I z jednej strony, wiecie, kot leży, odpoczywa, wydaje się jego życie być wygodne, ale z drugiej strony kot często jest samotnikiem, więc wybieram życie psa, który wychodzi na spacery, zwiedza, jest aktywny, nawiązuje znajomości z innymi psami, więc wybieram bycie psem. Kolor różowy czy fioletowy? Fioletowy. Czy wolę gorzką czekoladę, czy mleczną czekoladę? Mleczną. Serfeta czy mozzarella? Feta. Wolę pójść na randkę z osobą, którą kocham, ale ona mnie nie. Czy wolę pójść na randkę z osobą, która mnie kocha, ale ja jej nie? Wolę pójść na randkę z osobą, której nie kocham. Wolę kawę czy kakao? Kawę. Gdzie wolę jechać na wakacje? W góry czy nad morze? I to pytanie należy do serii pytań ciężko mi odpowiedzieć, ponieważ jedna i druga opcja jest tym, co uwielbiam. Jak już muszę wybrać, to niech będą górę. Kinder mleczna kanapka czy Kinder Maxi King? Kinder mleczna kanapka. Mieć te Superstary czy mieć te Air Maxy? Wolałabym mieć te Air Maxy. Wziąć ślub z Justinem Bieberem czy wziąć ślub z Dawidem Fiatkowskim? Wybieram Biebera. Wiem, że to jest pytanie dla chłopaków, ale i tak odpowiem. Czy wolałabym wziąć ślub z Miley Cyrus, czy wolałabym ślub z Ewą Farną? Z Miley. Czy wolałabym stracić dwie nogi czy dwie ręce? Ani jednej, ani drugiej opcji bym dla siebie nie chciała, ale jeśli miałabym stracić, to nogi. Frytki karbowane czy proste? Karbowane. Lody gałkowane czy świderki? Gałkowane. Matematyka czy polski? Polski? Rosół czy pomidorowa? O nie! Kolejne to z dylematów strasznie trudnych do wyboru. Lubię jedno i drugie, ale okej. Wybieram rosół.